Czardzieński FLET, czyli klasyka operowa, nasz zespół, który jest w stanie obsadzić całkowicie właśnie tę operę, więc jako inauguracja nowej dyrekcji pomyślałem, że jest to najlepsze rozwiązanie, tylko że jak związać czardziejski flat z Wrocławiem, bo nowe otwarcie to jest otwarcie na miasto na Wrocław, na mieszkańców, powrót do plenerów, powrót do dialogu. I stąd zaproszenie do współpracy Marka Krajewskiego, czyli osobę, która tak naprawdę zrehabilitowała nazwę Breslau, której już mamy się nie wstydzić, której mamy nie unikać, tylko mówić o historii Wrocławia, a nie tylko o ostatnich czasach, a po powodzi przede wszystkim, tylko co się działo w tym miejscu, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy cały czas. Stąd połączenie czarodziejskiego fletu, czyli jednego z ważniejszych kryminałów świata opery i Breslau lat 20., dzięki współpracy właśnie Marka Krajewskiego. Świat Mozarta i Marka Krajewskiego, czyli na pewno dwa fankluby, które pojawią się jako widzowie tego wydarzenia, tylko dorośli widzowie, tego wydarzenia, myślę, że znajdą w nim wiele nowych interpretacji. Nie będziemy nic zmieniać, nie będziemy szokować, nie będziemy prowokować. Robi to już sam Mozart, bo dzięki właśnie jego inspiracjom i prowokacjom jest do dzisiaj aktualny. A dlaczego? Dlatego, że pokazuje światy, które nam są bliskie, które nas dotyczą, które nas dotykają. I myślę, że ten świat, który stworzymy na scenie opery wrocławskiej, będzie właśnie takim światem, czyli operą, która dialoguje, która ciągle nas boli, która nas śmieszy, bo możemy się pośmiać sami z siebie, albo z naszych wizji, przyzwyczajeń, tradycji, w tym wypadku jak czarodziejski flet powinien wyglądać, czyli pewnej tradycji, z której powinniśmy wyrastać. Bo opera ciągle musi być żywa i mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Świat Marka Krajewskiego nie jest tak daleki od świata Mozart'a, który walczył o to, aby opera była dla ludzi, czyli żeby mówiła o nas, żeby pokazywała dziwne światy, dziwne stwory, żeby opowiedziała jednak o rzeczach ważnych, czyli o naszej transgresji, o naszym przechodzeniu w dorosłość, o naszych lękach konfliktach i dzisiaj mam nadzieję, że odczytanie przez lata 20. Wrocławia, lat dwudziestych, będzie bardzo mocnym akcentem. Będzie to i zabawne, ironiczne, czasem samokrytyczne, jeżeli chodzi o nas, artystów, jeżeli chodzi o nas, publiczność dzisiejszą i na pewno, na pewno zaiskrzy.